Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Dermonexto i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars The Old Republic Last of Jedi Knight. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku trafiliśmy na Balmorę, rozpoczynamy nasz quest odnalezienia tajnej fortecy Imperatora, która jest też maskowana przez potężne pole siłowe i właśnie po prototyp takiego urządzenia maskującego znajdujemy się tutaj na Balmorze. Także na tym się będziemy skupiać przez najbliższe kilka odcinków właśnie, żeby to wykonać. Poza tym będziemy wspierać ruch oporu jak najbardziej tutaj na Balmorze, żeby przepędzić Imperium z tej planety i pomóc w ten sposób też dla Republiki. Na dzisiejszy odcinek zaczniemy sobie od tego, że dokończymy to zadanie bonusowe i pokonamy królową kolikoidów, czyli tych tutaj takich insektów, które na Balmorze się nam panoszą w tej lokacji, w której się aktualnie znajdujemy, no i pewnie też wielu innych, ale tutaj nas oczywiście tylko to obchodzi. I jak mówię, to zadanie znajduje się tutaj, gdzieś co ciekawe, w środku jakiejś bazy. Także tam właśnie sobie jedziemy, od tego zaczniemy, później oddamy zadanie poboczne. No a później gdzieś tam będziemy lecieć w kierunku zadań głównych związanych z Balmorą. Okej, dobra, możemy sobie jeszcze zeskoczyć. To w ogóle wyglądało, jakby to miała być Story Arena, ale to nie była Story Arena, po prostu jakiś taki tint się zrobił od światła, co ciekawe. Dobra, wyjście będzie tutaj, możemy się poskradać. Także ciśniemy. Mamy, jak widzicie, tonę jakiś jaj, nie jaj. No i mamy królową, także o nią nam właśnie chodzi. Także co, heroic moment. I lecimy od razu, nie będziemy się tutaj z nią cackać. Nie powinno to nam dużo jakoś czasu zająć. Tam te trzy ataki dosłownie zrobimy i tak naprawdę misja widzę wykonana. To już nam jakiś przypomagier, ale wiele nie zdążył zrobić. I jeszcze jeden, dobra. Mamy oddać coś, co z niej wydropiło. Nawet nie zwróciłem uwagi, co to było. Ale wydaje mi się, że będziemy mogli użyć Quick Travela w tym momencie. Tutaj, do tego outpostu, myślę. Chyba będziemy musieli wyjść z jakiejś tam bazy, ale tak czy siak będzie szybciej, niż wychodzić tutaj na powierzchnię, szczególnie tą zwaloną windą. I szybciej będzie nam po prostu wyjść stąd. Podobnie się dla Kiry odpaliła ta kwestia. Tu w ogóle mamy jakiś lore object, tak? Republic Relations with Balmora. Spoko. I dobra, wait, bo tutaj mamy do zdropienia zadanie bonusowe, także zacznijmy od tego, bo to jest dosłownie jedno kliknięcie i nic więcej. Dobra. I zadanie poboczne, które mamy tam. Z jakąś panią sierżant bodajże mamy pogadać. On nam przynajmniej to zadanie zlecała, tak więc oddajmy to zdanie. To też chyba walczyliśmy po prostu z kolikoidami. No i za chwilę ruszamy dalej. No dokładnie. Także pomogliśmy tutaj. Flashpoint zostaje na później. I co, mamy się udać tutaj, zlokalizować jakąś komórkę ruchu oporu, do jakiegoś szpitala mamy się udać, co ciekawe, nawet mamy tam quick travel, z tego co widzę, to super, to zróbmy ten quick travel, będzie szybciej, stamtąd będziemy głównie działać, jak mówiłem, naszym głównym zadaniem jest pomoc dla ruchu oporu, aby oni nam w zamian pomogli zdobyć ten prototyp imperialny, który oni gdzieś na Balmorze mają. Także dobra, wchodzimy tutaj, więc mamy kolikoidy, co ciekawe, do pokonania, także lecimy od razu z nimi. W takim razie, nie powinno to być zbytnio wymagające, chociaż skończył nam się heroic moment niestety. A chciałem jeszcze obszarówki użyć tutaj, idealnie by się ona nadała. No ale cóż, trudno, musimy w takim razie po prostu na szybko te kolikoidy stąd pokonać, tyle. I mamy pogadać z Dokiem. I tak, to jest ten Dok, który... Trochę spoiler, ale zostaje naszym towarzyszem, to i tak było widać, jak wchodziłem wcześniej do Strongholda. W każdym razie, pogadajmy z nim. The Jedi bought us some time. Get our wounded to the secure area. Move it! I'm the chief medic. Just call me Doc. I appreciate your hard work, gorgeous. But there's a whole nest of colicoids coming. No time to evacuate. Bardzo poważnie się zastanawiam, czy lecieć z nim w romans. Myślę, że tak. Myślę, że... Bo nawet nie wiem, czy jest jakaś alternatywa dla Jedi Knighta? Chyba nie? Zastanawiam się, kto. Pewnie jeszcze kolejny towarzysz też mógłby być opcją romansową. Ale chyba będę wolał Doka. Zobaczymy.
I'd never let anything bad happen to a nice guy like you. Not even if I asked nicely? I've got dozens of wounded here. Hope you're not one of those junior Jedi. Do we have to save him too? I'll head for the secure area and stabilize casualties. Here they come! No dobra, to musimy jeszcze więcej kolikoidów oczywiście pokonać, które nas tutaj będą atakować, także lecimy od razu. Jest też na to misja bonusowa, no to może ją wykonamy od razu. Nie będziemy się jakoś mocno tutaj skradać, tylko wszystko co nam gra rzuci, będziemy starali się zabić po prostu. Czy mamy ich gniazda poniszczyć? Postaramy się właśnie te gniazda w jakiś sposób zniszczyć, nie wiem, czy mieczem świetlnym, czy właśnie z pomocą mocy je jakoś zasypać, zobaczymy. Na razie zabijmy kolejnych przeciwników, użyjmy tego, tak jest, dobra, z pomocą mocy tutaj po prostu to gniazdo zasypiemy i tyle. Co ciekawe, jeden przeciwnik jeszcze został, nie wiem czemu nie był agresywny, także pokonajmy go na szybko i lecimy do kolejnej grupki. Za chwilę ci pomożemy chyba, znaczy nie wiem, podejrzewam, że nie mam żadnego dodatkowego zdania, nie mam żadnego dodatkowego zdania, żeby to zrobić. Widzę też, że nie musiałam aż tyle walczyć ze wszystkimi, bo i tak tam mamy jeszcze sporo przeciwników do pokonania, także z tego co widzę, to jest ich tutaj więcej niż potrzeba do tej misji bonusowej. No dobra, trudno, trochę czasu tam straciłem na początku być może, ale to nic, i tak te kolikoidy wszystkie w miarę szybko padają, także aż tak dużego problemu nie ma. Okej, okay, już jeden lata. Też go dobijmy. Okej, okay, tamten jest póki co nieaktywny i oby tak zostało. Gdzieś jest jeszcze jeden tunel, ale nie wiem za bardzo gdzie. W sensie nie widzę go. Dobra, włączymy sobie stealth. Tutaj mamy ostatni tunel, dobra, proszę bardzo. To tutaj już możemy to myślę po cichu nawet zrobić. Powinno nam się udać. I mamy pogadać z Dokiem. Wszystko tutaj zostało zabezpieczone. Tam ci przeciwnicy magicznie zniknęli? No nie, okej. Okay. Magicznie nie zniknęli, to musimy ich pokonać jeszcze na szybko. W takim razie. No idziemy pogadać z Dokiem, innymi tutaj ocalałymi. I zobaczymy, co dalej. Podnieśmy przy okazji jakiś tam loot, okej. Okay. Jak mówię, chodźmy, zagadajmy z nim. I zobaczymy, co dalej. Hey, look at that. We are alive. Nice work. A lot of wounded here. You're the only doctor? Honey, I do the work of 10 medics, and that's on a bad day. Say, you might be wounded and not know it. Let me check you over. I feel fine, but you're the doctor. Let's see. Uh-huh. Hmm. Well, you'll certainly need a more thorough exam. Later. I don't know what genius picked a colicoid breeding ground for our medical facility, but we need to evacuate quick. Problem is, my critical patients are too fragile to move, and the Empire stole my trauma kits. I won't let the Empire endanger your people's lives. How can I get what you need? Our scouts say the Imperials sent my trauma kits to their frontline troops on the plains nearby. The depots will be heavily guarded, but I'm sure you'll figure something out. Just hurry. These people don't have much time. No dobra, czy jakieś takie, boże, trauma kit, nie wiem jak to nazwać. No takie, no bardzo, to nie jest pierwsza pomoc chyba. Taka trochę lepsza pierwsza pomoc, w sensie dla krytycznie rannych. Krytycznie rannych ludzi, także takie coś będziemy musieli odzyskać. Nie wiem, czy to będzie jeszcze w tej lokacji, czy na jakiejś innej mapie, zaraz zobaczymy. Wyjdźmy na razie z tego szpitala i za chwilę sobie spojrzymy na dużą mapę i się wtedy dowiemy, czy będziemy stąd spadać, gdzieś szukać jakiejś taksy, czy to będzie gdzieś tutaj. Bo tutaj za bardzo nie było widać imperialnych, także wydaje mi się, że to może być gdzieś indziej. Tak, dobra, to w sumie tak, zacznijmy od tego, że quick travel tu. Stąd sobie weźmiemy taksi w inną część Balmory. No to by wychodziło.
No i zobaczymy, co tam będziemy musieli odzyskać. Dobra, czy jesteśmy tutaj? Chcemy wejść kapkę wyżej, skorzystać z tego wahadłowca i lecimy tu. Dobra. Jest to dosyć spory kawałek stąd, także wylatujemy z Bugtown, ewidentnie. W razie czego będziemy mogli do doka wrócić w miarę szybko, bo mamy tam oczywiście zaraz obok punkt szybkiej podróży, tak więc to jest akurat bardzo, bardzo fajne. Bo tymczasem większa część Balamory nam się przed nami odkrywa, trochę się gliczuje tutaj ta woda, czy też toksyny, wątpię, że to jest czysta woda. Tam też jakieś zadanie eksploracyjne. Jeżeli nas tam gra nie wyrzuci, to pewnie je pominiemy. Ale zobaczymy. Tutaj za to mamy kilka do przyjęcia. Także od tego oczywiście zaczniemy. Dobra, także to mamy ogarnięte. Kamera gdzieś tu się trochę buguje przy jechaniu, ale to nic. Dobra, zacznijmy od tego zadania eksploracyjnego tutaj. My lord, it is an honor to report to someone so close to our glorious emperor. Imperial Reconnaissance Unit IM-3. Several of my systems remain offline. I was attacked on patrol by the local resistance. We cannot underestimate these perfidious rebels. Our most recent defeat has given them a significant advantage. Can you explain that? I have located the crash site of Shadow Squadron. Poor brave men. The transponders in the downed fighters continue to function. If properly decoded, the resistance could use the transponders to track other Imperial ships and blast our noble pilots out of the sky. So the Imperial fleet plans on a lot of these attacks. They have been most effective in thinning the Balmoran resistance numbers. A Republic officer named Sergeant Durin is helping the resistance. He is responsible for Shadow Squadron's untimely demise. The transponders must not reach Sergeant Durin. They must be destroyed. I will recommend the fleet target his camp. Where can I find these missing transponders? The debris is spread across the area. I have uploaded the coordinates to your communicator. I will await further repairs. Long may we serve the Empire. No proszę, jakiś droid imperialny na tyle uszkodzony, że myślał, że jesteśmy z Imperium i dał nam jakiś tam wywiad. Będziemy musieli jakieś transportery imperialne zdobyć. A tymczasem kolejne zdanie poboczne, tak więc zobaczmy. How do I change the power pack? Master Jedi, you probably think guns are barbaric, but can you show me how to use this? I'm taking the fight to those Imperial scumbags. I owe it to my squadron. What happened to your squadron? Now they're salvaging our flyers' data banks. They've got our weapons specs, orders, briefings, everything. I have to get those data banks back and take out those guns. Trouble is, the place is guarded by shock troops. Real hardcore fighters. You're not experienced enough for a mission this dangerous. Let me take your place. I don't know. I really want to do something to stick it to the Empire. But maybe you're right. There's more chance of success if you do it. Then I can get back up in my fighter. Just hurry. The Empire will fight to the last breath to keep those data banks. If they manage to decode them, mine won't be the last dead squadron. Okej, widzę mnóstwo lotnictwa tutaj. Jakieś rzeczy między sobą robi. Mamy też jakieś zdanie heroiczne. Przyjmiemy je sobie, żeby mieć jakieś wprowadzenie fabularne. Jak mówiłem, będziemy je sobie przyjmować, jeżeli gdzieś tam będziemy obok takich NPC-tów. Laporam Anga. Mamni Nikat. Nagnaya Mamni Kamgam. Mem amak kupka kramanik umnuk giga mayamak. Raga memua inu bunyen kemapa amkanamia. Instead of complaining about your commander, you should be trying to find a solution. Raka kalam kara. Nimia oramag yang megik. Naya nam ramkam. Kala amkamani mani. Libik bak. Nikak aga kip nebam, naya amgam barakaki.
happened after that? Mem amak kupka kramanik umnug kiga mayamak. Manuk maraka naja ki namabam yak manana. A Jedi's limits must always be put to the test. Umogala apayan. Nila ma ini amka amga. Raka kalam kala. Nimia oramag yang migik. Laporam amka. Mamni nikag. Nagnaya mamni kamgam. No dobra, to jakieś te probe droidy będziemy musieli odzyskać. Chyba one już zdobyły jakiś ten tam wywiad dla nas. Okej, to jest gdzieś tam, ale to gdzieś kiedy indziej się tym zajmiemy. I widzę, że najbliżej mamy miejsce, gdzie się rozbił ten agent do zadania głównego związanego z Balmorą. Także od tego zaczniemy. Niestety jest tutaj dużo, widzę probe droidów, czyli może być problem z tym, żeby mnie nie wykryli, jeżeli nawet będę się stealthować, ale to zobaczymy. Czy to jest ten wrak, o który nam chodzi? Nie, to jest ten wrak, o który nam chodzi. I gdzieś to jakaś czarna skrzynka chyba powinna być. Tak, dobra, zobaczmy w takim razie. Mayday! Mayday! Can anyone read me? Comms blocked. That blasted satellite wasn't enough to shoot me down. The Empire's on the ground already. They'll search the ship, find the intel. I'm blasting the intel out with the garbage. That ought to keep the Imperials busy. The intel's away. I'm going down. No dobra, także szukamy w takim razie gdzieś tutaj po okolicy tego, co gdzieś tam wcześniej wyrzucił, jeśli chodzi o te dane, które zebrał, zanim tutaj się rozbił kompletnie, go zestrzelili. Dobra, wróćmy się do tego, bo tutaj też mam kolejne jakieś zadania. Zbadanie właśnie jakichś wraków imperialnych, ale to gdzieś tam pójdziemy sobie może za chwilę. Zbadajmy wpierw ten wrak tutaj i znajdźmy ten właśnie wywiad do zadania głównego. Okej, dobra, widzę, że raczej się bez walki nie obędzie, w sensie możemy pierwszy tutaj punkcik sobie zrobić w ten sposób. Zresztą pewnie będziemy musieli sobie powalczyć, ale zobaczymy. Też to jest na takim dosyć ciasnym terenie. W ogóle ktoś mnie dalej atakuje, co ciekawe, z jakiegoś powodu. Mimo że użyłem mojego skilla, to jest bardzo niefajne, no ale dobra. Mamy kolejny Secure Intel. Dobra, chodźmy tam pomóc dla Kiry, żeby ona sama walczyć z tyloma przeciwnikami nie musiała. Okej, mamy też misję bonusową na siły imperialne. Nie będziemy jej robić, bo widzę, że tutaj mamy też kolejną rzecz, z którą możemy wejść w interakcję. Tak więc podnieśmy, co mamy podnieść. Okej, dobra. I holoterminalu jakiegoś musimy użyć. Zanim to... Okej, dobra, Kira dobiła, super. Okej, czyli mamy się wrócić teoretycznie tutaj. Tu jest misja bonusowa. To nie jest misja bonusowa. Nie, to jest misja bonusowa, dobra. Tu nie wiem, czemu nie pisze, to jest misja bonusowa. Dobra, to też jest misja bonusowa, ale to nie jest misja bonusowa. Także chodźmy zbadać te wraki tutaj. Jak już robimy jedną taką rzecz, to róbmy ją dalej. By the way, może coś w craftingu też poklikajmy? Tak, na szybko. Możemy tutaj wysłać naszych towarzyszy, tak to niech zbierają te artifacts, fragments i power crystals też. Niech będą nawet te trudniejsze. Dobra. I dobra, czego tutaj szukamy? Mamy ogólnie poszukać te wraki. Nie wiem, czy to jest... Czy mamy to zrobić w tych trzech miejscach, czy jak? Okej, jakieś transportery mamy odzyskać. Imperialni już też tutaj niestety są. Co nam nie ułatwia. Pytanie, jak ja mogę to zdobyć? Czy to jest jakiś item, z którym mam wejść w interakcję, czy mam pokonać przeciwników? To jest świetne pytanie. Cofnijmy się kawałek. Odpalmy sobie quest loga. To jest to. Damaged Imperial Recon Droid. Mistake. Dobra, to tak. Imperial Force already removed the signal transporters. Okej. Tak, czyli musimy ich agentów poeliminować. Z nich wypadnie to, czego szukamy, bo oni już zdążyli to zabezpieczyć w jakiś tam sposób, także lecimy z walką. W takim razie, nie wiem, mam nadzieję, że to jest jakiś pewny ten loot. Jest, dobra. Czy to... Tak, dobra, czyli lecimy teraz w inne miejsce.
Tylko jedna taka część tutaj jest do zdobycia, ten jeden transponder. Reszta będzie gdzieś tutaj, nieco dalej. Uważajmy na imperialnych, jeżeli nie musimy z nimi walczyć, to tego nie róbmy. Włączmy sobie stealth i podbiegnijmy do odpowiedniego miejsca. Dobra, tutaj powinni też oni być. Jak tą grupę pokonamy, powinno z nich wypaść to, czego szukamy. Także zróbmy to, pokonajmy ich na szybko. Dobijmy tego, dobijmy tego. I zobaczmy, czy z nich wypadło to, czego szukamy. Nie wypadło to, czego szukamy. Bardzo, bardzo niemiło. Lecimy w takim razie drugą grupę i chyba wygląda na to, że zrobimy też misję bonusową, bo niedużo tam nam zostanie brakujących przeciwników, tu jeszcze jakiś troić się nam napotoczył przez przypadek. Także też go musimy oczywiście pokonać jak najszybciej. Użyjemy na niego trochę mocniejszych ataków. Dobijmy go. Dobra. Podnosimy to. Dobra, czyli to jest zrobione i gdzieś tu po drugiej stronie mamy kolejne grupy przeciwników i z nich też to powinno wypaść, czego szukamy. Ja mam taką nadzieję. Zostaje nam jeden przeciwnik jeszcze do dobicia, żeby zrobić to zadanie, także na szybko chodźmy, zajmijmy się tą... A nie, dobra, jeszcze dwóch. To trochę niepotrzebne, tej próby pobiegłem, ale okej. Z nich nie wypadło to, co chcemy, tak czy siak. Czyli szukamy kolejnej grupy. Także misja bonusowa zrobiona będzie na 100%. Bo tutaj mamy więcej tych przeciwników. Okej, okay. I z nich też wypadło już to, co potrzebujemy, bo widać to po tym tutaj wielkim do nieba reju. Nie wiem, jak jest rej po polsku, Boże. O! Wait. Nie pozbierałem tego. Wait, to z nich to nie wypadło odpowiednia rzecz? Wait, wait, co? Przecież zebrałem w obu tych miejscach. Wait. Czemu miałem jakiegoś pecha i mi wypadły rzeczy, których nie miałem zbierać? Wait, 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 bo tu, coś mi się tu mocno nie zgadza. Mam wrażenie. Wait, co my tu, co nam wypadło? No jakiś transponder. Huh. No dobra, misja complete. Aha, dobra, no to tam po prostu mi coś złego wypadło, okej. To ciekawe. Co najmniej. Dobra, wróćmy się w takim razie do tego punktu. Nie wiem, czy ja gdzieś... No kurde, musiał mi jakiś inny item wypaść, ale no tutaj na pewno nam coś złotego wypadło, jakby... Ha! Dziwne, bardzo, bardzo dziwne. No i dobra, więcej przeciwników musimy zabić. Po prostu i tyle. Nie jest to jakieś tam... zbytnio skomplikowane. No mam nadzieję, że teraz z nich wypadnie to, czego szukamy, ale widzę, że nie. Jezus Maria, czy naprawdę mam takiego pecha? No i dobra, dobijmy jeszcze jedną grupę w takim razie. I by the way, tak jeszcze z takich rzeczy około growych, wczoraj był Gamescom, Opening Night Live. Dzisiaj, kiedy to nagrywam, będzie... Wow, okej, nadal nie wypadło to, czego szukam. Dzisiaj będzie Future Games Show, które zamierzam oglądać. Ogólnie ten Opening Night Live jakiś porywający nie był. No pokazali tego Cyberpunka, pokazali Miraża. Gameplay z Call of Duty fajnie wyglądał. A tak poza tym to... No bo to były głównie update odnośnie gier, które wiadomo były, że już są zapowiedziane. Czy to jest dobre? Okej, dobra, udało się, fajnie. Były to głównie update'y do gier, które już, jak mówię, były zapowiedziane wcześniej. Także nie było to, wiecie, nic nowego, nic zaskakującego, jakoś super ekstra. Ale i tak, no, w miarę przyjemnie się oglądało. Dziś, jak mówię, Future Games Show. Też dzisiaj wychodzi trzeci epizod The Expanse od Telltale. Będę ogrywać zaraz po nagraniu tego filmu. Także też może jakieś opinie o trzecim epizodzie w kolejnym odcinku powiem, a tymczasem mamy pogadać z sierżantem Durenem, oddać się o zadanie eksploracyjne, a później przyjmiemy sobie zadanie poboczne, bo mamy tutaj kolejne. Sergeant Duren, I heard your team tracks Imperial ships. These transponders might help. Kawadzi uta kuga huta lupri da bumba ula. Kapuna, male tuta ud miszka, kabanutesime. No dobra, misja wykonana. Także chodźmy. I przyjmijmy to zadanie poboczne, które mamy gdzieś tutaj. Zapewne w tym niewielkim namiocie jakiś NPC będzie się znajdować. Tak więc chodźmy, zagadajmy z nim i zobaczymy, co tutaj będziemy musieli zrobić. Umogala Apeyan. Nie lama imi anka amga.
Empire may be calling the shots at Okara now, but they don't own me. This is a golden opportunity. Ibegap Gamka, Gakyum. Glak nimo amia galak. Great. The Empire overruns my workplace and suddenly I'm a traitor. I'm in a perfect position to ruin their operations, but the Republic won't even hear me out. If you've got a plan to sabotage the Empire, let's hear it. Gladly. For the past few months, my factory's been putting together a massive shipment of battle droids for the Empire. In the interest of quality assurance, I developed the virus and uploaded it to one of the droids, just to see what would happen. The droid malfunctioned, violently. Now, imagine if we infected the entire shipment of droids with that virus. The Empire would have a horde of rampaging battle droids to deal with. An incident like that could shake the Empire's faith in droids altogether. It's just a matter of distributing the virus to all the units. We've been using special relay droids to upload all the necessary programming to the combat models. If we infect the relay droids, they should transmit the virus to the rest. I'd do it myself, but they're guarded by sentry drones. If you can get past those sentries and upload the virus, you'll corrupt thousands of the Empire's droids. Will you do it? Just tell me where to go. Mulak apajam kamgam. Amka nemnang. Ampa nemnang memua inok. Nikag agak kip nebam. Naya amgam barakeki. Umogala apayam. Nelama ini amka amgam. It's about time someone listened. Thank you. No dobra, to mamy plan na sabotaż jakiejś fabryki droidów, z której korzystają imperialni, spoko. Tu w ogóle jakiś nowy outpost nam się odblokował, ale dobra, chyba możemy... Okej, to jest tutaj, te droidy od razu. No dobra, to chodźmy tam, nie będę używać quick travela chyba, bo jakoś blisko byśmy się nie przenieśli nigdzie. Zajmiemy się w takim razie teraz tym, jeszcze właśnie tą fabryką. Nie wiem, czy zrobimy w niej wszystko, co się da zrobić. Pewnie nie, bo już się zbliżamy w miarę do końca tego filmu. A jak mówiłem, będę chciał zagrać jeszcze w The Expanse. Nie wiem, czy ten epizod będzie jakiś dłuższy niż poprzednie. Podejrzewam, że nie, także pewnie za 2 godziny mi on zajmie. Ale nadal chciałbym się wyrobić przed Future Games Show, żeby nie dzielić sobie tego mojego grania na 2 razy. Także no. Wait. To jest tutaj? Okej, dobra, to jest zniszczona... Dobra, Relay Droid. Czy ja mam po prostu wystarczająco blisko do niego podejść i tyle? Tak. Okej. Dobra, to widzę, to będzie bardzo... bardzo banalne zadanie, przynajmniej ta jego pierwsza część. Bo możemy to zrobić bardzo w sposób nieinwazyjny, że tak powiem. Wystarczy, że sobie tutaj gdzieś tam poskradamy się, dyczko. Dobra. I jeszcze jeden Relay Droid tutaj. Czy podejrzewam, że to nie będzie wszystko, jeszcze coś będziemy musieli zrobić do tego zdania, ale przynajmniej jak mówię, ta pierwsza część jest bardzo, bardzo prościutka, bardzo przyjemniutka. Dobra, okej, ktoś mnie zaatakował. Aha, to ten relay droid, ciekawe, dobra, bo... Tak, to ten relay droid mnie zaatakował? Nie, to ten droid mnie zaatakował. Więc co, dobra, nie traćmy na to czasu. Okej, mamy się udać dalej tutaj, do tej fabryki, tak więc chodźmy. Przynajmniej tam wejdziemy, nie wiem co tu mamy zrobić dokładnie. Aha, use the hall terminal, dobra, czyli kontaktujemy się z tym dowódcą tamtego posterunku z ramienia Republiki, który gdzieś tam mówi, że być może będziemy w stanie jeszcze zrobić coś więcej, jak się dostaniemy tutaj do tej fabryki. Podnieśmy sobie kryształki z pomocą Kiry. No i chodźmy tutaj dalej. Wejdźmy do środka, trochę nas przyleczyło, ale to nic. I tutaj gdzieś powinien być ten hall terminal, zaraz przy wejściu, tak więc zobaczmy. Lak apajam kamgam. Amka nemnang. Amka nemnang mebuwa inok. Yang perlu amka. Kalami ayakira mebuwa ribok. Nanekari maraka amkam. Jauk nidik. Memarek nebam. Sounds like the right thing to do. Emka naya nugan. Finyem naya lak umnug mege. Mem amak kupkap. Kramanik umnug kiga maya mak. Perim ganam, agiyang, manik hikup bukam. No dobra, czyli będziemy musieli linie produkcyjne tutaj już właśnie w samej fabryce
zainfekować tym wirusem, ale zrobimy sobie na początku kolejnego odcinka, bo akurat mamy już pół godziny, tak więc w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.